Księga Kapłańska, rozdział pierwszy. I zawołał Pan do Mojżesza i z namiotu spotkania rzekł mu: Przemów do Izraelitów i powiedz im, gdy jakiś człowiek spośród was będzie chciał złożyć Panu dar ofiarny, niech weźmie zwierzę spośród bydła lub trzody. Jeśli ma to być ofiara całopalna, niech weźmie z bydła samca bez skazy Przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, by jego dar spodobał się Panu. Potem położy rękę na głowie zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę całopalną, aby była ona przyjęta jako zadość uczynienia za niego. Następnie zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, przyniosą jego krew i skropią nią w koło ołtarz, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Potem ściągnie skórę ze zwierzęcia złożonego na ofiarę całopalną i porąbie ją na części. Wtedy kapłani, synowie Aarona, rozpalą ogień na ołtarzu i położą na nim drwa. Następnie ułożą porąbane części wraz z głową i tłuszczem na płonących drwach na ołtarzu. Składający ofiarę obmyje wodą wnętrzności i nogi zwierzęcia, a kapłan spali wszystko na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla Pana. Gdy natomiast będzie chciał złożyć ofiarę całopalną z trzody, to weźmie samca bez skazy spośród owiec lub kóz. Zabije go przed Panem po północnej stronie ołtarza, a kapłani, synowie Aarona jego krwią pokropią wokoło ołtarz. Potem porąbie go na części, a kapłan umieści je, razem z głową i tłuszczem, na płonących drwach na ołtarzu. Wnętrzności i nogi obmyje wodą, a kapłan weźmie to wszystko i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna spalana na miłą woń dla Pana. Gdy będzie chciał złożyć Panu ofiarę całopalną z ptaka, to powinien przynieść synogarlicę lub młodego gołębia. Wtedy kapłan zaniesie ptaka do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem usunie wolę wraz z zawartością i wyrzuci je na popielisko znajdujące się po wschodniej stronie ołtarza. Następnie naderwie jego skrzydła, lecz ich nie oderwie i spali go na płonących drwach na ołtarzu. To jest ofiara całopalna. Spalana na miłą woń dla Pana. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj kolejną biblijną księgę, czyli księgę kapłańską, trzecią księgę, tak zwanego pięcioksięgu, czyli inaczej tory, czyli tak zwanego prawa. Koni, te pierwsze pięć ksiąg Pisma Świętego, pięcioksiąg, dla Żydów Starego Testamentu, to był taki wyznacznik jakby całego ich życia. Konie oczywiście, kiedy będziemy tę księgę czytać, zobaczycie, no jest tu bardzo wiele rzeczy, które będzie budziło nieadekwatność naszą dzisiaj, tak? Będą różnego rodzaju przepisy, właśnie ofiarnicze, dzisiaj zaczęliśmy, jeszcze będzie parę rozdziałów o tym. Potem liturgiczne, odnośnie życia takie rzeczy, które czasami będą wręcz budziły nas ogromny sprzeciw. I kochani, trzeba tu pamiętać dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą trzeba pamiętać, to to, że jest w Biblii oczywiście ogromna warstwa nie cała taka jest Biblia, ale jest ogromna warstwa rzeczy, które są uwarunkowane historycznie, myśleniem danego czasu. Myśleniem tamtych ludzi, pewnych wartości, które mieli, które się zmieniły. To nie znaczy, kochani, oczywiście, że wszystko takie było. Są rzeczy w Biblii, które są uniwersalne, są rzeczy, które nie podlegają zmianie nigdy. Natomiast są rzeczy, które rzeczywiście nie są, że tak powiem, na zawsze i na wszystkie czasy. Czy to znaczy, że są nieprawdziwe? Nie. I to jest druga rzecz. Trzeba się w tych rzeczach, również kulturowo uwarunkowanych, jakby doszukiwać i dopatrywać głównej myśli, która stoi za nimi. Ich sposób wyrazu może być bardzo nieadekwatny, może być niepasujący nam zupełnie dzisiaj, wręcz może być, można by nawet powiedzieć, jakoś zły, w takim sensie robiący krzywdę, bo nie widziano krzywdy w czymś, co wiemy dzisiaj już, że krzywdą jest. Ale stoi za nim zawsze jakaś bardzo słuszna idea tylko ludzie się uczyli tę ideę wyrażać we właściwy sposób. Kochani, zobaczcie, co stoi dzisiaj jako idea za tym pierwszym rozdziałem z księgnika pańskich, gdzie mamy o ofiarach całopalnych, nie? czyli o czymś, co jest Panu Bogu przeznaczane w całości. Zobaczcie, będą takie ofiary, które jakby część będzie należała do kapłanów, ludzie będą mogli też część sobie zabrać, część będzie składana w ofierze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest ofiara całopalna, która jakiego rodzaju. Jak słyszeliście, nie? Może to być ofiara najpierw z baranka, potem z trzody, potem z ptactwa. W każdej z tych ofiar chodzi o to samo. Czyli chodzi o to, że wszystko zostaje zupełnie zmarnowane dla pana. I kochani, idea tego, tego prawa jest podwójna i ona jest ciągle aktualna. Pierwsza jest taka, że jak Panu Bogu coś ofiarujesz, to jest pytanie, czy jesteś gotowy dać Mu wszystko. Czy jak, jakby z Panem Bogiem chcesz być w relacji, chcesz Mu dać swoje serce, chcesz Mu dać swoje życie, nie wiem, ścieżkę Twojego życia, Twoje powołanie. To chcesz tylko tak trochę i mówisz, trochę sobie zrobię po swojemu, a trochę Ty, Panie Boże, mi zrób? Czy też jesteś gotowy na to, że poddasz się w całości? Pod, pod wolę Pana Boga. Pan Jezus był, kochani, ofiarą całopalną, i nie chodzi o jego mękę na krzyżu, tylko całe jego życie. Chodzi o to, że wszystko, co robił Pan Jezus, było poddane jego Ojcu. Druga rzecz, też myślę jakoś ważna. To było widać przy tym pierwszym. Nie, zobaczcie, kiedy nakładano na głowę zwierzęcia rękę, i to ona miała być ofiarowana zamiast człowieka, nie? Czyli ludzie też mieli taką intuicję, tylko nie wiedzieli, jak ją wyrazić: że Pan Bóg nie chce krzywdy żadnego człowieka. Że to nie jest tak, że Pan Bóg chce komuś coś zabrać, że temu człowiekowi Pan Bóg zniszczy życie, tak? Jak mu się oddamy. Nie, bo wiadomo, że to nie o to chodzi, że Panu Bogu nie chodzi o to, żeby nam coś odbierać. I oni, oni to wyrażali, no w taki sposób, w jaki wyrażali. Taki mieli umysł, takie mieli emocje, takie mieli pojęcie świata, takie mieli pojęcie Pana Boga. To się zmieniało w trakcie rozwoju historii i to będziemy też oglądać potem w następnych księgach, szczególnie o proroków, które niektóre rzeczy będą już bardzo mocno piętnować. Jakby nie ideę tylko to, w jaki sposób były wyrażane. I, kochani, to samo de facto zrobił Pan Jezus, kiedy powiedział, że ani kreska, ani jota nie zmienią się tak w prawie. O, jemu chodzi dokładnie o to. Czyli idea, która stoi za prawem, jest zawsze ta sama, tylko nie umiano jej dobrze wyrażać. I Pan Jezus nam dał pełnie dobrego wyrażenia tego, o co w tym wszystkim chodzi. Ale to nie znaczy, że nie możemy się bardzo dużo, kochani, z tych właśnie dawnych przepisów nauczyć. Dobrze trzeba je czytać, czy nie traktować jako obowiązujących nas wszystkich zasad, bo to nie są nasze czasy, ale wyłuskiwać o co tak naprawdę chodzi w sercu tych zasad i to będziemy sobie w najbliższych rozdziałach rozkminiać.